Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Astryl, to jest kolejna część serii Wiedźmin. W ostatnim odcinku sobie załatwiliśmy parę kapliczek, psów, takich bardzo demonicznych, oraz pogadaliśmy z Mikulem, spać mi się chce, który jak słychać chciałby pójść spać, ale niestety nie ma czasu na spanie. Jest czas tylko na robotę. A robota jest taka, że trzeba chyba mu pomóc czymś. Tak, gula. I gdzie to jest w krypcie? Tylko czy my jesteśmy w stanie to zarąbać w tym momencie? Mamy co mamy jeszcze? Poszukiwania magistra. To jest dosyć szeroki temat, więc to nie na teraz. I jakieś wieśniacy. Oraz światło się mroczy. Właśnie, zapalenie ognia w kapliczkach nic nie pomogło. Więc musimy iść do Wielebnego, więc przypuszczam, że to właśnie zrobimy. Jesteśmy tu, a Wielebny jest gdzieś tu. Tak. No to sobie przebiegniemy do niego. Czasami żałuję, że w jedynce nie dali płotki, bo w trójce się świetnie sprawdzała. Jakby to pobiec? Mapa. Nie, musimy biec główną drogą. No to lecimy. Mamy jaskółcze ziele, widzę. Całkiem sporo jaskółczego ziela. Tu mamy jakieś nieznane rośliny. Znowu tutaj jakieś gołąbki. Sobie moglibyśmy trochę tego pozbierać. Dobra, zerknijmy na mapkę. W tamtą stronę najprawdopodobniej. Odwróćmy się, tak. Co to jest? To nic nie jest dobra. Jasny gwint pada. No kurde, niesamowite, nie? Piękna jest muzyka w tej grze, naprawdę. Zadanie od Abigail chyba skończyliśmy, tak mi się wydaje. Do Wielebnego. Kalkstein. Jak dobrze pamiętam, to coś Abigail od nas chciała, ale zobaczmy. Pogadajmy z nią. Czego chcesz? Ojej. Towary, można odpocząć. Towary, co tu mamy? Księga zwierząt. O psach i wilkach. Potwory bagienne, to by się nam przydało. Czy my takie rzeczy czytaliśmy? Co my tu mamy w ogóle? O, jakieś zaproszenie do bagi. Ile to w ogóle kosztuje? Co? Czy cię babo pochrzaniło? Co to jest? Księga zwierząt? Nie. Niestety, ale nie stać mnie. Nie stać mnie na takie drogie rzeczy. Możemy tu łazić? Możemy. Będziemy wszystkich okradać. Jeśli się tylko da. Jest coś tutaj. Wow, aż 4 oreny, ja pitole. Dobra. Tu nic więcej nie ma. Szczerze wątpię, że ktoś tu mieszkał. A jak już to bardzo dawno temu. Dobra, lecimy dalej. Wielebnego czas spotkać. Może dobiegniemy tam jeszcze przed zachodem słońca. Się na zielono chłopiec podświetle, cokolwiek to znaczy. Ojej, tu są wszystko nieznane. Kupiec. Co ten kupiec może mi zaproponować? Raczej nic. Na co by mnie było stać. Tu mamy jakieś dzieci, tu mamy łowczego. Dobra. I cały czas tą główną drogą. Ja wiem, że to wkurza, że ja tak włączam tą mapę, ale jeszcze się nie orientuję tutaj. Proszę o zrozumienie.
Dobra. Kurde, taka nawet starsza gra. Ile ona ma? 5 lat? Więcej? Ada. Ile ona może mieć lat? Nie pamiętam. No ale nieźle wygląda, tak czy siak. Och, co za języczek! Nie chcę wiedzieć, co to była za rozmowa. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminem. Koszula przemokła. Stanie wiezie. Już prawie, prawie. Weźmiemy sobie to. O, jest wielebny. Wylaz z tej nory swojej, tak? Odmieniec, nie odmieniec, ale może będzie z ciebie pożytek. Mów szybko. No, zaniosłem. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak, tak, tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to. I przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. Oj, Geralt, szybko się dajesz tutaj uginąć. A fajnie gościu gada, to zła kobieta była. Mów szybko. No, właśnie. Chciałbym się dostać do miasta, potrzebuję Glejtu. Wiesz coś o tym, wielebny? Glejt przysługuje tylko zakonnikom, ale ja, jako kapłan Wiecznego Ognia, dostałem jeden na przechowanie. Odstąpisz mi go? Obcemu przybłędzie? Chyba cię rozum opuścił. Mów szybko. Chłopie, żeby ciebie rozum nie opuścił zaraz. Jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Tak, bezbożniku! Zginął w... To stara przecieka. Chyba przek... Pijesz, Wiedźminie? To już gadaliśmy. Do zobaczenia. Dobra, czyli on już nam nic tutaj więcej nie powie. Pada! Pomyślmy. Czyli do Abigail teraz polecimy sobie. Tu idziemy. Rycerze powinni walczyć z potworami. Boże, ile tu latania. A w sumie można z tego korzystać? Też nie? Nie ma szybkiej podróży? Masakra. Oj, trójka mnie rozbestwiła troszkę. Bo tam i płotka, i te szybkiego podróżowania. Masakra. Strasznie szybko tam fajnie się wszystko... A tutaj trzeba latać. Normalnie gotyk mi się przypomina. Tam też zapitalać trzeba było wszędzie. Ale nuda. Siwa dziadyga. Te, siwa dziadyga, co to ma być? A, tutaj jest, dobra, to jest coś innego. Tu przyjdziemy później, najpierw idziemy do Abigail. Nudzę się. Tam jest chyba ta chałupa jej. Jest łowczy, więc Abigail też powinna być niedaleko. Albo i nie. Kuźwa. Ognisko, kowal. Jest. Czyli dobrze, piękne. Lepiej pobawmy się, bestia przyszła po ciebie. Ale nuda. Ha,
Dobra, próbujemy gadać. Co się dowiemy? Czego chcesz? O właśnie. Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze skąd mam wiedzieć? Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. O ty, Mendo, jeszcze będę kurde tutaj... Czego chcesz? Inwestować. Dobra, trudno. No nic nie poradzę na to, dobra, kupujemy to. Mam nadzieję, że jest mi to potrzebne. Dobra, dawaj tą książkę. Gdzie to jest? Tu? Tak, mam, dobra. Oj, ty droga. Bardzo droga babo. Płatki mirtu. Jest balisa. Wokół wioski szukamy. Szukamy coś, co wygląda jak nie wiem co jest. Dobra, mamy. Dobra, jakieś rumianki. Dobra, tam jeszcze jest i tam jest. Dobra, i będzie 5. Ciach. Lepiej zachować czujność. Dobra, wracamy. Czego chcesz? Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź 2 uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się 3 razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmiej magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Dobra, mamy wrócić za chwilę. Więc co za ten czas możemy zrobić? Możemy pójść do tego gula może. O, na przykład to. Albo utopce zrobimy. Dobra. Gdzie oni niby mają być? Gdzieś nad wodą, nie? No to gdzieś tutaj, nie? Przy rzece. Raczej tak.
No i co, będę tu utopca? Bo jest osada rybacka. Się zawiodłam. Opryszek jakiś. Dobra, pogadajmy z nim. Psa bym nie skrzywdził, ale elfa bym zajebał. Czemu nie? Miałem kiedyś elfkę. No i co ja mam z tym fantem zrobić? Nic tu nie wrzucę. Tego nie mogę zestakować. Może buróweczkę mogę zjeść. Dobra, bierzemy to. No to co jest? Nic ciekawego. Łuki, lecimy. Kurde, wykarczmy chyba po kufer, polecimy, bo masakra. Mało miejsca na wszystko, jest tu beczka, jest jakiś rasista. Co tu się dzieje? O, Zoltan chyba. Zgolimy ci brodę, po kurciu. Zaraz będziesz inaczej śpiewał. Łapy precz od ludzkich kobiet, kras... Czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź, brodę mu ogolimy! Łapy precz od ludzkich... Dobra, lepiej odejdźcie. Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. Miłośnik nie ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Hardy się znalazł! Dobra, chłopaki! Na niego! Ubić to dziwadło! Sami tego chcieliście. Oj. Geralta się nie tutaj nie denerwuje. Bo będzie bolało. Ciach. Ktoś jeszcze? Tutaj mamy pana silnego. Ciach. Dziękuję, że mnie od tych obwiesiów ocaliłeś. Zaraz. Geralt! To ty? Tu na psa urok. Coś się stało? Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały Wiedźmin. Umarł, wrócił do żywych. 5 lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Gorzałki się opiłeś. Jestem Zoltan Chivaj, twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś, co z... Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem Chivajem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę. Chociaż miło by było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Geralt? Napijmy się piwa i pogadajmy jak za dawnych czasów. No dobra. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarze to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życie wielebnego. Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop.
Dzięki, Geralt, druhu. No dobra, co słychać? Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w Wyzimie mały interesik. Handel dobrami z Mahakamu, nic więcej. Poza tym Breckenridgeowie naciskali, rozumiesz? Breckenridgeowie? Kto to? Eudora Breckenridge moją małżonką niebawem zostanie. Długo już rozmawiamy. Problem w tym, że mój przyszły teść kładzie duży nacisk na dobra materialne. Kopalnia Wspólna Sprawa, w której po wojnie pracowałem, okazała się totalną klapą. Takie kurwa czasy. Zoltan, wyjaśnij mi dokładniej, kim są te wiewiórki. Zmarkacze nieludzcy. Legend romantycznych się nasłuchali i do walki się rwą. O wolność i ideały. W czasie wojny z Nilfgaardem wykorzystywał ich Emyr, by zamęt szerzyli w królestwach. Teraz nie wiem, kto za tym wszystkim stoi. No dobra, to później może. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. No widzisz, poznajesz kolegów. Ja mogę powywalać to wszystko. Musiałabym to posprzedawać. Dobra, to tak zabierzemy. Pochędożyłbym. Kurwa. Nie ma tu nikogo ciekawego. Mogę tu zejść jakoś od drugiej strony. Powinni walczyć z potworami. Co to za miejsce? Nie daj się zabić, białowłosy. Świetny plan. Jakiś dom starców. Kolejne drzwi. A, z drugiej strony tutaj. Okej. Wydaje mi się, że do Abigail już można wrócić. Na twoim miejscu nie paradowałabym zbroją przed oczami strażnych. Suszy mnie. Ech. Odkąd Mikula wzięli do straży, chłopak zadziera nosa. Nie chcę być strażnikiem. Ja też nie chcę być strażnikiem. Jest. Dobra. Trafiliśmy bez włączania mapy. Czego chcesz? Myślę, że najpierw sprzedamy parę rzeczy. Serio? Nie mogę tego sprzedać? O, jacie. A co to jest? Pudełko z kośćmi do gry, okej.
Czego? No. Mikstura jest już gotowa? Tak. Alvin, wypij to. I żadnego marudzenia. Gorzkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji. Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją, pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto, złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć, kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierci. Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po drzewach. Powiedz mi, kto jest winien? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź. Chce mi się spać. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. No dobra, przydało się. Serio? Co mogę wywalić? Cokolwiek. Tu mam chleb. To jest czerwona chusta. Zamieć. Dobra, wypij mleko sobie. Co zabierz? Dobra, zobaczmy te notatki. Gdzie one są? Tu mamy przepis na jakiś tam eliksir. Gdzie jest to, co ona mi dała? Tutaj jest. Dobra, czytamy. Noc pierwsza, kilo mięśni, 1,5 metra. Kły, nikać. Noc druga, wyjąć, przyzywa. Wyjąc, przyzywa Brygest. Demoniczne pochodzenie, prawie pewne. Noc trzecia, wysoce odporna na żelazo. Przeszła po 3 jardynach. Nawet ich nie zauważając. Czwarta, wszystkie cechy demona, ale zura potwierdzone. Ten, kto na nie odpowie, będzie mógł ją zabić. Jakieś pytanie. Ciekawe. Tak, Sphinx też zadawał pytania. Chyba tu mamy przepisy. Jest nam potrzebny karczmarz. Tu jest młyn. Co jest godzina w ogóle? Bo do młyna mieliśmy, z tego co pamiętam, przyjść. Ognisko, dom. Zajazd. Tu jest zajazd. Chodźmy do zajazdu może najpierw. Czy ja dobrze idę? Oczywiście, że nie. Otworzą mi tam. Ciekawe. Jest też kupiec. Może do kupca pójdźmy. To niepoważne. Nie, uciekaj. Król Foltest znowu podniósł cła. To nie wróży. Lepiej zachować czujność.
Geralt? Znalazłem dziwne kości. Wyglądają na krasnoludzką robotę. To kościany poker. Wspaniała rozrywka, mówię ci. Może nie wymaga takiego skupienia jak karty, ale emocje równie wielkie. Kości to nasz krasnoludzki wynalazek. Ostatnio po wojnie bardzo się rozpowszechniły. Nic dziwnego. Każdy najemnik w to grywał. Jak się w to gra? Zagrajmy. Pokażę ci co i jak. No dobra, co 12. Rzucamy. Z tego co wiem, też są i pary, i... mamy streeta. No to podnosimy stawkę. Wygrałem. No i dobrze. Mamy parę. Dobra, wymieńmy może te kości. Kurde. Mogliśmy szóstki nie ruszyć. Dobra, wymieńmy wszystkie. Dupa. No to nie było takie do końca. Znowu przegrałam, kuźwa. Dobra, trudno. Szani, o tu jest ktoś. Chyba nie gadaliśmy z nim. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Leufarden, z tych Leufardenów. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? No, panie kładzie. Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. Jakieś wieści? Można coś kupić u ciebie albo sprzedać? Można jakieś pierścienie kupić. A ja bym chciała coś sprzedać. A czego tu chcę? Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? No, zobaczmy. Mogę coś schować, tak? To pochowajmy może te rzeczy na razie. Te książek i przepisów się pozbądźmy. To są osełki.
Tą chustę też na razie odłożymy. Tutaj sobie dajmy eliksiry. Te czaszki też sobie odłóżmy, potem je sprzedamy najwyżej. Co to jest? To jest woda. Dobra, wody trochę odłożymy. Saletra. Aż tyle żarcia nie potrzebujemy na raz. Krzesiwo, krzesiwo. Co to jest? Nalewki. Dobra, alkohole zróbmy może w jednej linii. Jest woda, ale też niech tu będzie. Jest jakieś pierdoły, jakaś saletra. Nieznany eliksir. Dobra, jakoś to wygląda. Muszę jeszcze raz przemyśleć. No, nie wiem, chyba możemy stąd wyjść. Dobra, oblukajmy. Ludzie i potwory, gra w kości. Z tego co wiem, mieliśmy być właśnie przy młynie o północy chyba, czy po zmierzchu? Po zmierzchu. O, trzeba wyjść z drugiej strony niestety. Lepiej zachować czujność. Bogowie, dodajcie cię. A mogę coś... A nie, w sumie tak... Nie dostaniesz się do wyzimy. Tak, nie mam pieniędzy. Bramy do miasta są zamknięte. Nie, nie ma się gdzie śpieszyć. Bestia zła. 3, 4. Szczerzy kły. 5 i 6. Ale nuda. Jest tu gdzieś przejście tego młyna? Tak, by tamtędy. Jak się tu dostać z tego młyna? Musiałbyś gdzieś tu przejść. Dobra, jestem tu. To rycerze powinni walczyć z potworem. Może żwawiej trzeba. O, tędy chyba. Społeczeństwo uczyniło mnie. Tak to wygląda, że chyba tędy. Dobra, i teraz jak tutaj się dostać? Chyba, że to od drugiej strony. To jest sprzedawca mięsa. Jest
utopicą. Że tamtędy trzeba zejść. Za mało mi płacą. To jest chyba młyn. Jest młyn, mamy młyn. Czy jest tu jakieś ognisko? Przy młynie nie ma. To bym musiała poczekać. Dobra, spróbujmy. Zaschło mi w gardle. Dobra, mamy ognisko. Do zmroku. No mówię, że po zmroku. Nos mnie swędzi. Może nie. Dobra, i próbujemy. Czy coś się wydarzy? Pewnie jakiś potwór do nas wyleci, albo jakieś duchy. Albo nas będą chcieli okraść. No nic, na razie się nic nie wydarzyło, ja sobie tu jeszcze postoję i poczekam na lepszą porę. A póki co dziękuję wam za oglądanie, zachęcam do oceniania, komentowania i subskrybowania i widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii bądź innych. Tak więc, cześć!